Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na webinarium, które dotyczy zachęt finansowych dla najemców w obiektach komercyjnych, w biurowcach. To nasze webinarium, dzisiejsze spotkanie jest takim pilotem, mogę powiedzieć, dwudniowych warsztatów, które odbędą się w październiku, dotyczące umów najmu przy projektach deweloperskich. Natomiast dzisiaj, no ponieważ to jest krótkie i wstępne spotkanie, omówimy jeden tylko aspekt tego typu umów najmu, czyli zachęty finansowe, które wynajmujący stosują, aby zachęcić najemców do zawarcia umów w obiektach, które jeszcze nie są wybudowane. Ja nazywam się Beata Kuczek-Maruta, jestem radcą prawnym, działam w Krakowie i od wielu lat zajmuję się profesjonalnie dużymi umowami najmu w obiektach komercyjnych, czyli w biurowcach, galeriach handlowych i centrach logistycznych. O czym dzisiaj będziemy mówić? Główne problemy, które pojawiają się przy zawieraniu tak zwanych umów prelet, czyli umów najmu w obiektach, które jeszcze nie istnieją, tak w dziurze w ziemi, no to jest kwestia tego, jakie zachęty finansowe może zastosować najemca, ażeby najemcy no, byli zainteresowani takim najmem w obiekcie, którego jeszcze nie ma. Jakie mamy modele biznesowe do dyspozycji w zakresie wakacji czynszowych, które są bardzo częstą formą takiej zachęty, jak to dobrze zapisać w umowach. I jak rozwiązać taką, no można powiedzieć relatywnie nową, przynajmniej na polskim rynku, ale coraz powszechniej stosowaną zachętę finansową, polegającą na tym, że wynajmujący po prostu płaci pewną sumę pieniędzy najemcy za to, że wchodzi on do danego obiektu. No i jak to zwykle jest przy obiegu pieniędzy, czyli przy jakimś tam zwolnieniu z czynszu albo przy po prostu zapłacie pieniędzy do kieszeni najemcy, pojawia nam się zasadnicze pytanie, jak to potraktować podatkowo, tak żeby było dobrze, tak żeby nie popełnić żadnego błędu, no a przy okazji nie zrobić sobie też krzywdy w postaci niepotrzebnego opodatkowania. No i tutaj, jak bardzo często przy nietypowych transakcjach, pojawia nam się takie pytanie, czy prawo podatkowe nadąża za zwyczajami obrotu i za nowymi praktykami, które najemcy i wynajmujący wykształcają na rynku. Więc o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Skoro mowa dzisiaj o zachętach finansowych, które wynajmujący stosują względem najemców, no to można by sobie zadać takie oczywiste pytanie, tak? Czy nie można po prostu obniżyć czynszu? Jeżeli chcemy zaprosić atrakcyjnego dla nas najemcę do biurowca, no to czy nie można po prostu zastosować niższej stawki czynszowej? No, najczęściej nie, tak? Dlatego, że mówimy o najmie w projektach deweloperskich, czyli w takich, które są dopiero w budowie. Praktyka rynkowa jest taka, że z reguły te obiekty są finansowane z kredytu no, lub z jakichś innych instytucjonalnych źródeł finansowania, no niemniej pojawia się nam tam instytucja finansowa, która wszystkim patrzy na ręce. Wpływy z czynszu zasadniczo stanowią źródło spłaty kredytu, stanowią zasadnicze zabezpieczenie takie ekonomiczne dla banku. Oczywiście zabezpieczenie jest też na nieruchomości, ale nie o to chodzi. Nieruchomość nie jest w stanie płacić kredytu, tylko wpływy z czynszu. No i w związku z tym opłacalność całego projektu i bezpieczeństwo jego z punktu widzenia finansującego banku ocenia się na podstawie projekcji wpływów z czynszu. Wynajmujący taką projekcję robi, przedstawia bankowi. I następnie stawki czynszowe zaproponowane w takiej projekcji stają się, proszę Państwa, wiążące. Są one po prostu minimalnymi stawkami, których wymaga bank. To powoduje taki układ faktyczny, który jest typowy dla projektów deweloperskich, powoduje, że wynajmujący jest pozbawiony takiego naturalnego narzędzia, które ma większość innych dostawców usług czy sprzedających towar, w postaci po prostu obniżenia ceny, czyli obniżenia w naszym przypadku czynszu. No więc co zrobić? No coś trzeba zrobić, tak? Więc praktyka rynkowa wykształca no, jakieś inne sposoby zachęcenia najemcy. I dwa najbardziej typowe, bo są też inne, ale takie dwa najbardziej typowe i też problematyczne, więc warto o nich powiedzieć, które wybrałam do omówienia na dzisiaj, to jest zwolnienie z czynszu, czyli wakacje czynszowe lub grace period, jeżeli mówimy po angielsku, albo właśnie wypłata jednorazowej kwoty, bardzo często całkiem sporej, dla najemcy w zamian za zawarcie umowy najmu. Nazywamy to po polsku kontrybucją finansową, angielskie określenie cash contribution. Czasami jest ona przeznaczana na koszty adaptacji lokalu dla najemcy pod jego potrzeby, ale nie zawsze, czasami jest wypłacana po prostu od tak. No więc jakby w ten sposób, troszeczkę tylnymi drzwiami, można powiedzieć, tylnymi drzwiami w stosunku do instytucji finansującej, pojawia się jednak obniżenie kosztów najmu dla najemcy. No i teraz dlaczego się tym zajmujemy? No dlatego, że każdy z tych pomysłów, zarówno wakacje czynszowe, jak i kontrybucja finansowa,
no jest trochę nieoczywistym rozwiązaniem, w związku z czym pojawia się pytanie, jak to dobrze zapisać w umowie, żeby było to, o co chodzi i jak to zrobić, żeby nie popaść w kłopoty podatkowe. Zajmiemy się najpierw wakacjami czynszowymi. No, jest to powszechna praktyka, nie tylko zresztą przy nowych obiektach, również przy wynajmie dużych powierzchni w istniejących już obiektach, ale my jesteśmy tutaj w projekcie deweloperskim. Powszechną praktyką, która powoduje, że się zachęca, która służy temu, żeby zachęcić najemców do zawarcia umów najmu w obiektach, które dopiero są budowane, jest zwolnienie z czynszu, czyli wakacje czynszowe albo w początkowym okresie najmu. To bywa 1 miesiąc, 3 miesiące, bywa 6 miesięcy. Widziałam umowę, gdzie było 9. To wszystko zależy od tego, jak tam strony się umówią. Ewentualnie zwolnienie czynszowe, które udzielane jest jakby cyklicznie w trakcie trwania umowy najmu, tak? Bo jeżeli najemcy zależy na tym, żeby w początkowym okresie mieć wpływy, no to jest skłonny tą ulgę finansową dla najemcy, jest skłonny jej udzielić, ale chciałby ją rozłożyć w czasie, więc najczęściej to ma taką postać, że jeden miesiąc w każdym roku trwania umowy najmu jest wtedy wolny od czynszu. No, rozwiązanie jest jakby czyste finansowo, ekonomicznie, tak? W tabelce wszystko nam się zgadza, najemca uzyskuje ulgę finansową, nie zmieniamy stawki czynszu, bo stawka jest nadal taka sama, tylko po prostu pojawiają nam się darmowe, w cudzysłowie, miesiące. Natomiast ten sprytny pomysł niesie ze sobą ryzyko w postaci opodatkowania u najemcy nieodpłatnego świadczenia. Dlatego, że no, wakacje czynszowe, grace period, to jest okres, za który najemca nic nie płaci. Jeżeli najemca nic nie płaci, no to pojawia nam się podatkowe i groźnie brzmiące w uszach wszystkich pojęcie nieodpłatnego świadczenia. Zastanówmy się, czy tak jest, jak duże to ryzyko jest i co zrobić, żeby go nie było. Proszę popatrzeć na przykładowy zapis umowny. On jest oczywiście uproszczony. Wiemy, że profesjonalne umowy najmu na duże powierzchnie są o wiele bardziej rozbudowane, no ale traktujemy rzecz w tej chwili szkoleniowo. Wyobraźmy sobie taki zapis. Wynajmujący udziela najemcy zwolnienia z czynszu za okres pierwszych 6 miesięcy okresu najmu. Zgodzą się Państwo ze mną, że to jest właśnie to, o czym mówimy. W sensie to jest istota ulgi w czynszu, prawda, wakacji czynszowych. No, począwszy od 7 miesiąca już będzie ten czynsz z dużej litery zdefiniowany w innym punkcie umowy. Czyli strony, umawiając się jasno i klarownie na to, co ustaliły biznesowo, piszą wprost w umowie, że 6 miesięcy będzie za darmo. Skoro mówimy, że 6 miesięcy będzie za darmo, no to poważnie musimy przyjrzeć się przepisom podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych. One są zresztą takie same pod tym względem, które dotyczą nieodpłatnego świadczenia. No i nie da się ukryć, przepis jest, mówi, że wartość wszelkich otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo tylko odpłatnych świadczeń jest przychodem, tak? Czyli jeżeli jest coś częściowo odpłatne, częściowo nieodpłatne, to ta część, która była nieodpłatna, jest przychodem. Czyli płacimy podatek od kwoty, którą nie zapłaciliśmy, ponieważ otrzymaliśmy coś na warunkach nieekwiwalentnych. No i teraz tak, nie wchodząc bardzo daleko w szczegóły i nie nużąc Państwa niuansami podatkowymi, możemy powiedzieć jedno. Z ugruntowanego stanowiska zarówno urzędów skarbowych, jak i sądów administracyjnych orzekających w sporach podatkowych wynika nam jasno, że jeżeli najemca nie płaci czynszu w zamian za to, że wyremontował lokal, to z całą pewnością nie ma nieodpłatnego świadczenia. I na to jest milion przykładów i potwierdzeń. Ale to nie jest nasz przypadek, prawda? Dlatego, że my mówimy o najemcy, który bierze w najem nowy obiekt, lokal w nowym obiekcie, tak? Bo w ogóle ta umowa jest podpisywana, jak jeszcze nie ma tego obiektu. Więc nie ma mowy o tym, że ktoś wziął lokal w złym stanie i go wyremontował. To nie jest nasz przypadek. Szukajmy zatem dalej. Pojawiają się takie głosy, no też dość licznie powiedziałabym, reprezentowane w interpretacjach podatkowych wydawanych zarówno dla najemców, jak i dla wynajmujących, że jeżeli w trakcie tych wakacji czynszowych najemca ponosi opłaty eksploatacyjne, no to mamy nadal silny argument, że w tym okresie najem nadal jest odpłatny, tylko w niższej kwocie. Państwo wiedzą na pewno dobrze, zajmując się tego typu umowami, że zawsze przy komercyjnym takim najmie mamy dwa składniki opłat po stronie najemcy. Jedno to jest czynsz, a dwa to są tak zwane opłaty eksploatacyjne, różnie nazywane, ale ich sens jest zawsze taki, że one pokrywają udział najemcy w kosztach funkcjonowania całego obiektu.
No i zwolnienie z czynszu dotyczy zawsze tylko i wyłącznie zwolnienia z czynszu, tak? Nie stosuje się nigdy zwolnienia z opłat eksploatacyjnych, no bo budynek nadal musi się samofinansować, tak? No i teraz, jeżeli przyjęlibyśmy, że to jest wystarczająca ochrona, tak, że tu już jesteśmy bezpieczni, ponieważ to nie jest tak, że najemca nic nie płaci za te pierwsze przysłowiowe 6 miesięcy, czy możemy spać spokojnie. Ja nie byłabym tego taka pewna, dlatego że jak Państwo widzieli wcześniej na tym slajdzie pokazującym przepisy dotyczące nieodpłatnych świadczeń, mowa jest o tym, że przychodem u najemcy w naszym przypadku może się stać wartość świadczeń albo nieodpłatnych, albo tylko częściowo odpłatnych, tak? Czyli skoro normalnie pełna odpłatność wynosiłaby czynsz plus opłata eksploatacyjna, a najemca płaci tylko opłatę eksploatacyjną, no to nadal można bazować tutaj na tym przepisie, argumentując, że od niezapłaconego czynszu za ten okres powinien pojawić się podatek dochodowy u najemcy. Więc jest to jakiś argument, ale nie byłabym stuprocentowo spokojna, że on wystarczy. Są też takie interpretacje podatkowe, które mówią, że to nie ma znaczenia, jak czynsz jest rozłożony w okresie trwania najmu, że są miesiące tańsze, droższe, są miesiące za darmo i są miesiące z pełną odpłatnością, ponieważ te wakacje czynszowe, czyli grace period, powinno się traktować w kontekście całej umowy zawartej na czas oznaczony. Tu podkreślam, że to dotyczy tylko i wyłącznie umów na czas oznaczony, ale one są standardem na tego typu rynku. I w tym przypadku takich kilka darmowych miesięcy jest po prostu formą rabatu. A rabat, jak wiadomo, no jest jakby uznany w przepisach podatkowych za dozwoloną jak najbardziej formę obniżania wynagrodzenia, czyli nie mówimy o tym, że najemca dostał coś za darmo, tylko mówimy, że dostał 5 lat najmu czy 7 lat najmu globalnie w trochę niższej cenie. Pojawiają się też takie analizy w niektórych interpretacjach, że ze względu na to, że umowa najmu ma zawsze charakter odpłatny, to już jest taka cywilistyczna dygresja, to no nie ma w ogóle możliwości, żeby się pojawiło tam nieodpłatne świadczenie. Ale powiem w ten sposób. Wszyscy wiemy, że podejście fiskusa do różnego typu umów czy rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców jest zmienne. Pojawiają się nowe wytyczne, hasło pod tytułem sezon polowań na przedsiębiorcy uważam za otwarte i nagle jakiś temat staje się modny i urzędy go zaczynają badać i wymierzać podatek za 5 lat wstecz. Uważam, że nie warto ryzykować w sytuacji, w której piszemy umowę najmu. No to piszmy ją tak, żeby takich ryzyk nie było, prawda? Zawsze da się do porozumienia ekonomicznego osiągniętego przez przedsiębiorców dobrać takie sformułowania w umowie, żeby one były również bezpieczne podatkowo, czyli żeby oddawały sens tego, na co strony się umówiły, żeby biznes się zgadzał, ale również żeby no niepotrzebnie nie siać sformułowań, które mogą potem nam zrobić kłopot. I teraz jeśli na moment wrócimy do tego przykładu, który był przed chwileczką, to zobaczą Państwo, o, pojawia się kropeczka? Nie, na ekranie u Państwa się nie pojawia, więc popatrzmy na to, co jest jeszcze raz w zielonej ramce, tak? Mówimy o zwolnieniu z czynszu. No używane są też zamiennie różne inne określenia, tak? Ma za darmo, nie płaci w tym okresie, no to są zamienniki, tak? Natomiast w każdym przypadku jasno komunikujemy tutaj, że coś najemca dostaje nieodpłatnie. Ja w oparciu o moje doświadczenie i wiele takich umów, które przez moje ręce przeszły zarówno po stronie wynajmujących, jak i najemców, jestem zdania, że lepiej jest to formułować w taki sposób, żeby nie dawać punktu zaczepienia komuś, kto mógłby chcieć wyciągnąć względem nas jakieś negatywne konsekwencje. Tu w tym przypadku bardziej narażony jest najemca. Umowę pisze wynajmujący, ale ryzyko w tym przypadku jest bardziej po stronie najemcy, więc radzę najemcom, przedstawicielom najemców, jeśli są tutaj obecni, pamiętać o tym, bo wynajmującemu to nie szkodzi, a najemca jest bardziej chroniony. Co na przykład można zrobić? Można na przykład taki uzgodniony rabat za 6 miesięcy, tak? Trzymajmy się tego przykładu faktycznego, opisać w ten sposób, że wynajmujący udziela najemcy rabatu, czyli w ogóle wywołujemy to hasło, że to jest rabat, a nie coś za darmo, a następnie jakby w ramach tego rabatu, a w związku z tym łączny czynsz za pierwsze 7 miesięcy wynosi i tu wstawiamy kwotę miesięcznego czynszu, czyli ekonomicznie jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, tak jak w poprzednim przykładzie. 6 miesięcy za darmo, 7 miesiąc płatny. Tutaj mamy 7 miesięcy za cenę jednego. I wtedy począwszy od 8 miesiąca okresu najmu będzie obowiązywać ten ustalony zasadniczy czynsz. Z całą pewnością jest to sformułowanie
wywołujące ten sam skutek, który nam daje 6-miesięczny okres nieodpłatny, a jest ono na pewno dużo bardziej bezpieczne z punktu widzenia podatkowego. Można też rozwiązać to w taki sposób, tak? Piszemy znowu, że wynajmujący udziela najemcy rabatu, to naprawdę jest ważne, żeby ten rabat się tam pojawiał, a w związku z tym, że został udzielony rabat, to nie ma czynszu, ale są opłaty eksploatacyjne, czyli w momencie, w którym jakby definiujemy sobie ten zakres ulgi finansowej dla najemcy, od początku mówimy, że traktujemy całą odpłatność za najem, czyli czynsz i opłatę eksploatacyjną jako no, jedno świadczenie podzielone na dwa składniki i w ramach rabatu obniżamy, czy też no, niwelujemy ten jeden składnik, ale odpłatność pozostała. I zarówno ten poprzedni przykład, czyli ten, w którym mówimy, że jakby za jednomiesięczny, czy półtora miesięczny, czy dwumiesięczny czynsz, no nieważne, trzeba to sobie kalkulować, jest jakiś dłuższy okres czasu, jak i taki, w którym podkreślamy odpłatność z tytułu opłat eksploatacyjnych. Według mnie jest to na tyle bezpieczne, na ile to jest możliwe w istniejącej sytuacji, bo wiemy, że tak naprawdę w 100% chroniłaby tylko indywidualna interpretacja podatkowa, która byłaby wystawiona dla najemcy. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że treść umowy, każdej umowy gospodarczej, w tym przypadku my mówimy o umowie najmu, no jest taką plasteliną, którą trochę lepimy i w zależności od tego, jak sobie ją ulepimy, to tak następnie będzie ona funkcjonować. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że w ten sposób będzie funkcjonować pomiędzy stronami, bo oczywiście tak też jest, prawda? No ale to strony między sobą negocjują, to co wynegocjują, co ustalą, tak będą miały. Ale ona będzie również funkcjonować w obrocie w stosunku do zewnętrznego świata, między innymi do Urzędu Skarbowego, a no, jest cały szereg wyroków sądowych i nawet interpretacji podatkowych, czyli takich jakby, no, orzeczeń wydanych na poziomie tych organów stosujących prawo podatkowe bezpośrednio, że treść umowy modeluje sytuację w ten sposób, że wpływa to na skutki podatkowe. Tak? Czyli tak jak sobie napiszemy, tak będziemy mieli. I to, co da się przewidzieć, to czemu można zapobiec na etapie formułowania umowy najmu czy jej negocjowania, tak żeby uniknąć w przyszłości kłopotów, to ja zawsze radzę to zrobić. Kilka godzin czasu i energii zainwestowane na etapie zawierania umowy naprawdę później bardzo procentuje. Tyle jeśli idzie o grace period. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania dotyczące tego, to bardzo proszę zadać je na końcu. Będziemy mieć taką chwileczkę, żeby jeszcze omówić jakieś rzeczy, które być może budzą wątpliwości. No a teraz przechodzimy do drugiej formy finansowego motywowania najemcy. Mianowicie po prostu gotówka wypłacona najemcy przez wynajmującego, czyli cash contribution. O co chodzi? No chodzi o to, że wynajmujący po to, żeby zachęcić danego najemcę do zawarcia umowy najmu, bo to mówimy o tym momencie, po prostu mówi, no to ja ci zapłacę kwotę X. Z reguły to są całkiem pokaźne sumy, jeśli mówimy o najmie na duże powierzchnie i w dużych, w ważnych obiektach, a zwłaszcza jeżeli to jest prestiżowy najemca. No więc tym bardziej jakieś tam wątpliwości, które się przy tych rozliczeniach pojawiają, które mogłyby spowodować, że coś nie będzie zaliczone w koszty albo że będzie, nie wiem, owatowane lub nieowatowane, nabiera istotnego znaczenia, tak? Bo 23% z 1000 zł to nie jest dużo, ale ze 100 tysięcy to już jest całkiem pokaźna kwota. No i teraz ten bonus, prawda, umożliwia nam zachęcenie, nam wynajmującym, jeżeli jesteśmy wynajmującym, umożliwia nam zachęcenie najemcy bez dotykania czynszu. No ale zastanówmy się znowu, jak to zrobić, żeby było dobrze i żeby jakby każdy wiedział, jak to rozliczyć ostatecznie, tak, u siebie. No oczywiście pieniądze, które najemca dostanie od wynajmującego, zawsze to będzie u niego przychód, no takie jest życie, jak coś dostajemy, to w biznesie jest to z reguły opodatkowane. Natomiast w sytuacji, w której cash contribution jest powiązane z adaptacją lokalu, bo zaraz sobie taki przykład omówimy, czyli że to jest wynagrodzenie płacone najemcy celem pokrycia kosztów adaptacji lokalu, którą najemca dokona. Tak się często zdarza. No to w zależności od tego, jak u siebie najemca rozlicza
te wydatki związane z adaptacją, no to będzie miał koszt, który zrównoważy mu ten przychód, albo niestety nie, ponieważ te wydatki będą amortyzowane. Tu powiem tak troszkę wyprzedzająco, że bardzo szczegółowo o tym, jak takie inwestycje najemcy w lokalu powinny być rozliczane, jakie są możliwości do wyboru, będziemy o tym mówić na warsztatach w październiku, do których, jak już mówiłam, nasze dzisiejsze spotkanie jest swego rodzaju pilotem. Natomiast to, co jest problemem, i to jest dużym problemem, ponieważ jest nieustająca rozbieżność w tym zakresie i jakby odmienne praktyki, to jest potraktowanie tej wpłaty ze strony wynajmującego w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, czyli VAT. No bo jest bardzo zasadniczy dylemat, co do którego nie ma zgody pomiędzy podatnikami, urzędami skarbowymi, sądami, czy to jest owatowane, czy to nie jest owatowane. Ja pokażę Państwu jakby kilka przykładów, które pozwalają przesunąć ciężar tych wątpliwości w jedną lub w drugą stronę, czyli przyjąć taki model wypłacenia cash contribution, żeby ona była, żeby była na pewno z VAT-em albo raczej na pewno bez VAT-u. Natomiast no, szczerze powiem, że stuprocentowej pewności tu pod tym względem niestety nie ma. Może najbardziej klarownym przykładem jest ten, który tutaj widzimy. Wynajmujący zobowiązuje się partycypować w kosztach adaptacji lokalu na potrzeby najemcy w kwocie, ja tu użyłam przykładu 100 tysięcy złotych netto. I kwota będzie płatna jednorazowo z góry, no bo to jest charakterystyczne, tak, że to cash contribution to jest taki bonus, który dostajemy dziś, teraz przy zawarciu umowy najmu. Nie kiedyś, nie odliczany z czynszu, tylko kasa z góry na stół. Przelewem oczywiście przy tych kwotach. No więc tak się strony umówiły, tak? Wynajmujący zobowiązuje się partycypować w kosztach adaptacji lokalu na potrzeby najemcy. Ten model kieruje nas w stronę zasad podatkowych dotyczących rozliczania prac adaptacyjnych, no bo wyraźnie o tym mówimy i w związku z tym umożliwia nam jakby bezsporne rozliczenie tego z VAT-em. Czyli jeżeli najemca wystawi fakturę doliczając VAT, wynajmujący zapłaci tą kwotę i sobie z tej faktury VAT odliczy, wszystko będzie dobrze, bo ten sposób jakby rozliczania jest powszechnie akceptowany jako prawidłowy. Natomiast problem mamy, jeżeli w danej sytuacji najemca nie robi adaptacji lokalu, tak? Bo wchodzi na gotowe, wchodzi pod klucz, umawia się, że to wynajmujący mu zrobi i sfinansuje, tylko zrobi i sfinansuje we własnym zakresie tą adaptację. Wtedy nie jesteśmy w stanie zastosować tego modelu. Więc on ma swoje zalety podatkowe przy cash contribution, bo rozwiewa nam wątpliwość VAT-owską, natomiast nie pasuje do każdej sytuacji. Jest wielu najemców, którzy się w ogóle nie chcą zajmować taką rzeczą jak adaptacja lokalu. Tak? Oni funkcjonują jako klient końcowy, który chce mieć wszystko zrobione przez profesjonalnego kontrahenta, a z reguły wynajmujący, który jest deweloperem, który buduje obiekt, ma też i możliwości, i moce przerobowe, i możliwości techniczne, i kompetencje do tego, żeby zrobić adaptację pod potrzeby najemcy. I dla bardzo wielu najemców to jest jakby jedyny możliwy i akceptowalny biznesowo i organizacyjnie model. Więc powiem w ten sposób. Jeśli tak jest, że sytuacyjnie w danym przypadku da się ten bonus rozliczyć poprzez adaptację lokalu dokonywaną przez najemcę, to ja radzę tak robić, bo to jest jakby bezpieczne, wiadomo jak to traktować. Natomiast jeśli się nie da, no to zaraz powiemy, co robimy, jeśli się nie da. No wyobraźmy sobie tą drugą sytuację, tak? Kiedy najemca wchodzi na gotowe, ma wszystko, żaluzje, dywany i lampy na biurkach, no ale po to, żeby był skłonny zawrzeć umowę najmu w czymś, czego jeszcze nie ma, wynajmujący chce mu zapłacić znowu nasze przykładowe 100 tysięcy złotych. No i wtedy jedynym powodem, który racjonalnie można podać w umowie najmu, uzasadniającym tą płatność, no to jest sformułowanie w związku z zawarciem niniejszej umowy, tak? Albo i substytut, ale to o to chodzi. To jest po prostu pieniądz za to, że ktoś się zdecydował na zawarcie umowy, że wybrał ten obiekt, a nie inny, że zgodził się przyjąć ofertę wynajmującego. No i teraz, jeżeli tak to zapiszemy, bo taka akurat jest sytuacja faktyczna w danym przypadku, no to jesteśmy, powiem od razu, w dużym kłopocie. Dlatego, że
Urzędy Skarbowe, czy też tam Ministerstwo Finansów obecnie, kiedyś Izba Skarbowa, bo ten podmiot wydający interpretacje indywidualne się zmieniał w toku lat, ale jakby cały czas mówimy o organach podatkowych, tak, administracyjnych, są chórem za tym, że taka transakcja, czyli taka płatność powinna być opodatkowana VAT-em. Czyli to nie jest 100 tysięcy, tylko to jest 123 tysiące. Natomiast są orzeczenia sądowe, czyli odwołania od tych interpretacji, w których sądy jednoznacznie stwierdzają, że taka sytuacja nie prowadzi do świadczenia żadnej usługi przez najemcę, w związku z tym nie ma żadnych podstaw, żeby pojawił się tam VAT. No bo od czego jest podatek od towarów i usług? No od dostawy towarów albo od świadczenia usług, tak? Czyli jeżeli ja robię coś, co jest usługą, no odsuwamy towary na bok, to wtedy, jeżeli spełniam oczywiście pozostałe przesłanki, nie jestem tamtym małym podatnikiem i tak dalej, to muszę doliczyć podatek VAT do mojego wynagrodzenia za usługę. Ale jeżeli ja dostaję pieniądze za nic, znaczy tak prawie za nic, no tak za to, że jestem, tak? No to... To jest od tego VAT, czy nie ma? No i jak Państwo widzą, no skarbówka swoje, sądy swoje. Taki przykładowy, no jeden z najnowszych wyroków na ten temat, mają tu Państwo podany z lipca 2013 roku. On jest o tyle ciekawy, że on się bardzo wyraźnie odwołuje do wyroku, który zapadł w niegdyś Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, obecnie Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprzed już wielu lat, jeszcze zanim Polska była członkiem, państwem członkowskim Unii Europejskiej. Natomiast to jest taki wyrok, który właśnie dotyczy, ten europejski, dotyczy takiej sytuacji, gdzie najemca dostał pieniądze za to, że zdecydował się zawrzeć umowę najmu. I tam Sąd Europejski, analizując unijną dyrektywę o harmonizacji podatku od wartości dodanej, no tak to się nazywa w Unii, a u nas od podatku od towarów i usług, bez cienia wątpliwości orzekł, że w takiej sytuacji nie dochodzi do żadnego świadczenia usługi. Najemca nic nie robi, w związku z czym nie ma podstaw, żeby w świetle przepisów europejskich, żeby doliczać VAT. No a jak wiadomo, my jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, nasze przepisy podatkowe w zakresie podatku VAT, bo dochodowy to jest inna para kaloszy, powinny być zharmonizowane, częściowo są, częściowo nie są, natomiast również należy je interpretować zgodnie z tym, co wynika z tej dyrektywy o harmonizacji. No i tutaj Naczelny Sąd Administracyjny, czyli no, najwyższy sąd administracyjny u nas w Polsce, powiedział, że zdecydowanie w takiej sytuacji VAT-u nie powinno być. Natomiast uwaga, uwaga. Oprócz tego, że mamy, że będziemy mieć na pewno jakby rozbieżne poglądy na etapie organów administracyjnych i na etapie sądu, pojawiło się również w uzasadnieniu, w tezach tego wyroku europejskiego, ale też jest to powtarzane u nas w orzecznictwie, że nie zawsze tak jest. To znaczy nie zawsze najemca, który tylko stoi, jest i bierze tą cash contribution, nie świadczy usługi. Albowiem zdarzają się... Często, czasem zdarzają się takie sytuacje, że wynajmujący, który rozpoczyna komercjalizację obiektu, zaczyna od znalezienia tak zwanego flagowego najemcy. Tak? To jest bardzo często, znaczy to jest właściwie obligatoryjne w galerii handlowej. Musi być hipermarket, prawda? A najlepiej jeszcze jak jest Saturn albo MediaMarkt. Natomiast również w biurowcach, jeżeli ktoś buduje prestiżowy obiekt, chce mieć prestiżowego najemcę, który spowoduje, że inne firmy będą uważały to miejsce za warte zainteresowania uwagi, będą skłonne zawrzeć tam umowę najmu. Ewentualnie pojawia się najemca z danej branży i przybywają do tego samego budynku firmy, które są komplementarne, które współpracują z takim najemcą, więc no, to też jest metoda, prawda, komercjalizacji. No i tutaj zarówno ten Trybunał Europejski, jak i nasze sądownictwo mówią, że w takim przypadku, kiedy strony jasno sobie ustalają, że wynajmujący zaprasza prestiżowego najemcę, daje mu odpowiednią płatność na początek po to, żeby on pojawił się w tym biurowcu i był jego żywą reklamą, tak można powiedzieć, to wtedy, mimo że ten najemca nadal nic nie robi, on tylko podpisuje umowę najmu,
to jednak traktuje się to jak wyświadczenie przez tego najemcę takiej biernej usługi reklamowej. I wtedy, zwłaszcza jeżeli ten kluczowy najemca zgadza się na używanie jego logo, jego nazwy w akcjach marketingowych dotyczących komercjalizacji, wtedy wszyscy się zgadzają, że powinien być od tego podatek VAT. Tu mamy przykład takiego zapisu, który jakby dotyczy sytuacji, o której przed chwileczką powiedziałam, tak? Znowu powtarza nam się mantra, wynajmujący zobowiązuje się zapłacić najemcy kwotę 100 tysięcy złotych, ale co dodajemy, ale w zamian uzyskuje prawo posługiwania się nazwą i logo najemcy w ramach komercjalizacji budynku. Oczywiście można też tego nie pisać, tego co jest w tej ramce, tylko faktycznie tak robić. I potem w razie czego obie strony będą uzasadniać, czemu obie strony, no najemca, bo wystawił fakturę z VAT-em, a wynajmujący, bo odliczył ten VAT, prawda? Obie strony będą mówić, no przecież to była ta sytuacja, kiedy świadczyliśmy usługę reklamową. Ale ja jestem zwolennikiem nie zostawiania tutaj pustych miejsc, w których ktoś mógłby dokonywać niekorzystnych dla nas interpretacji. Jeżeli tak chcemy, jeżeli chcemy iść tą ścieżką, to napiszmy to wprost. Napiszmy, że to wynagrodzenie jest właśnie za to i wtedy nie ma wątpliwości, że to powinno być opodatkowane. Proszę zobaczyć, zrobiłam dla Państwa, patrzę tylko, która godzina, zrobiłam dla Państwa na zakończenie takie porównanie. Mówimy cały czas o cash contribution, mówimy cały czas o wpłacie tej samej uzgodnionej kwoty 100 tysięcy złotych, natomiast w zależności od tego, jak się umówimy, czyli jaki jest tryb przekazania tych pieniędzy, jakie jest ich przeznaczenie, co w zamian oferuje najemca, w inny sposób należy tą kwotę potraktować, no i jakby inna suma powinna znaleźć się na przelewie, tak? Czyli jakby podsumowując to, co wcześniej mówiliśmy, jeżeli robimy refundację kosztów adaptacji lokalu wykonanej przez najemcę, przez wynajmującego i to jest forma zachęty do wejścia do nowego obiektu, będzie to kwota z VAT-em, za jakaś forma rozliczenia inwestycji albo sprzedaż usług budowlanych albo sprzedaż nakładów. No, sprzedaż nakładów to jest takie kolokwialne określenie, niecywilistyczne, ale jakby w podatkach funkcjonuje. Kontrybucja finansowa za zawarcie pierwszej umowy najmu w danym obiekcie nie podlega VAT, tak mówi orzecznictwo, skarbówka mówi co innego, a wynagrodzenie za usługę reklamową świadczoną przez flagowego najemcę, nawet bierną, nawet bez żadnej jego aktywnego udziału, jest również wynagrodzeniem za usługę, czyli jest opodatkowane podatkiem VAT. Powiem jeszcze w ramach ciekawostki, że ta środkowa kolumna, czyli po prostu kontrybucja finansowa w zamian za zawarcie umowy, tak, w związku z zawarciem mniejszej umowy płacę panu kwotę X, dotyczy tylko i wyłącznie pierwszej umowy najmu. Ponieważ tu już raczej wszyscy są zgodni w orzeczeniach i w interpretacjach podatkowych, że jeżeli najemca dostaje tego rodzaju wynagrodzenie, cash contribution, za przedłużenie umowy albo za zawarcie kolejnej umowy w tym samym obiekcie, albo za to, że nie skorzysta, zobowiązuje się, że nie skorzysta z prawa wypowiedzenia, to wtedy już raczej wszyscy zgadzają się, że to też jest usługa. To może brzmieć trochę egzotycznie, prawda, że nieskorzystanie z prawa wypowiedzenia jest usługą, ale w rozumieniu przepisów podatkowych o podatku od towarów i usług tak właśnie jest. I w takim przypadku byłoby 123 tysiące i faktura z VAT-em. No ale my mówimy o innej sytuacji, mówimy o tym, co się dzieje, jeżeli wynajmujący, który jest deweloperem, buduje coś nowego, komercjalizuje budynek, gromadzi najemców, no i chce w jakiś sposób ich zachęcić do tego, ażeby na jak najwcześniejszym etapie budowy zawarli umowy najmu. Tyle jeśli idzie o jakby merytoryczny kawałek na dzisiaj. Na zakończenie zachęcam Państwa bardzo serdecznie do udziału w warsztatach, które, oj przepraszam, napisałam tutaj września, a powinno być października, które są zaplanowane na 11-12 października. Będziemy tam podczas tych warsztatów mówić o całym spektrum zagadnień, które się pojawiają w sytuacji, w której komercjalizujemy biurowiec na etapie deweloperskim, ale również, jeżeli jesteśmy najemcą, który jest zainteresowany wejściem do biurowca, który jest na etapie deweloperskim,
w części prawnej, bo pierwsza część będzie bardziej dotyczyła spraw związanych z zarządzaniem, jakby pozyskiwaniem najemców. Będą tam reprezentowani raczej zarządcy nieruchomości i agencje zajmujące się komercjalizacją. Natomiast w części prawnej warsztatów, którą prowadzę ja z kolegą z mojej kancelarii w drugim dniu, będziemy właśnie mówić o całym szeregu zagadnień prawnych, które się pojawiają podczas takiej komercjalizacji. No jak się tam rozkładają ryzyka, jak to zrobić, żeby, prawda, najemca się nie wycofał, z drugiej strony, żeby mógł się wycofać, jeżeli budynek nie powstanie, jak sobie porozliczać kwestie właśnie adaptacji, co zrobić z nakładami, które się pojawiły w momencie, kiedy by się okazało, że jednak transakcja nie dochodzi do skutku. Jak w ogóle zawrzeć taką umowę, czy zawrzeć umowę przedwstępną, czy umowę najmu z warunkiem. Jak to zrobić, tak, żeby w tej sytuacji bardzo jeszcze niepewnej, bardzo dla wszystkich wstępnej, w której jest bardzo dużo czynników niewiadomych, a wiemy wszyscy, że projekty budowlane żyją własnym życiem i nie są do końca przewidywalne. No wszyscy byli zadowoleni, tak, żeby tak się umówić, żeby transakcja doszła do skutku, jeżeli obiekt powstanie, ale równocześnie, żeby się na uczciwych warunkach można było wycofać, jeżeli dojdzie do jakiejś istotnej przeszkody, która niestety opóźni albo uniemożliwi budowę. A zdarza się też, że i u najemcy zmieniają się plany i dzisiaj myśli, że za 3 lata będzie potrzebować, a za 3 lata się okazuje, że są inne potrzeby, prawda? Każdą z takich sytuacji można przewidzieć, można w umowie odpowiednio uregulować, tak żeby jakby to rozwiązanie i wyjście z takiego problemu odbyło się na warunkach, które są fair, które są dla obu stron akceptowalne. Także bardzo serdecznie zapraszam. A teraz, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania. Chętnie odpowiem, jeżeli oczywiście będzie to coś, co się będzie mieściło w temacie naszego szkolenia dzisiejszego. Dziękuję bardzo.